oraz wynik. Takiej trochę innej. Na siedząco. Nie chcę mi się dzisiaj. Nie chcę mi się dzisiaj chodzić. Jest taki duży wiatr. Postanowiłem przyjechać na spinning. Usiąść sobie w spokoju i obrzucać porządnie, solidnie. Jedno miejsce. Bohaterem dzisiejszych połowów będzie przynęta znana wszystkim doskonale. Alga trójka. Nie mam zamiaru używać żadnych gumek, żadnych woblerków, ani innych pierdół, które się nie sprawdzają ostatnio na moich wodach. Zamiennie zastosuję gnoma. Dzisiaj tylko algi i gnomy. Ciężki sprzęt, bardzo duży wiatr. Każda inna przynęta latałaby tam, gdzie nie chce. Dlatego zdecydowałem się łowić tylko na ciężkie sprzęty, na ciężką blachę. To też jeszcze był inny powód tego. Ale może kiedyś o tym opowiem, dlaczego właśnie tylko alga zamiennie z gnomem, bez żadnych innych dodatkowych zabawek. Tym razem tak będzie. Nie wiem, jak długo tutaj wytrzymam, bo wieje strasznie. No ale cóż, zobaczmy. Na początek zrobimy kilka rzutów. Sprawdzimy, czy przy tym wietrze południowo-zachodnim będzie dobrze, jeśli chodzi o branie szczupaków. Strasznie ten wiatr dzisiaj wieje. A ja sobie zrobiłem sobie proszkę przez ten wiatr. O, tak wiało, że musiałem troszkę inaczej wszystko nosić. Mam broszkę na tym, na kurtce. Na to jest sposób, żeby uwolnić kurtkę od tego typu niespodzianek, tego typu przykrych rzeczy. Trzeba tylko uważać, żeby samemu nie wpaść jeszcze do wody na dodatek. Trzeba przeciąć kotwicę, najlepiej kombinergami albo jakimiś innymi szczypcami, wtedy przy wyjmowaniu grotu nie poniszczy się kurtki. To taki mój sposób, bo tego typu przygody spotykałem już często nad wodą. Tak zawsze robię. Trudno. Kotwiczka idzie do wymiany. Jak poszła nie tam, gdzie trzeba, to musi zostać wymieniona. Specjalnie dzisiaj wziąłem krzesło po to, aby zmusić się do pozostania w jednym miejscu, aby nie chodzić, nie biegać. Przy tym wietrze wcale by mi się nawet tego nie chciało robić, ale zazwyczaj tak robię, a dzisiaj chciałem odłowić jedno tylko, jedyne miejsce. Łowić dokładnie z każdej strony. Trochę mi będzie przeszkadzała w tym kamera, ale może jakoś jej nie zrzucę.
starał uważać. Ciekawe, czy to, co mówię, jest słyszane w ogóle. Czy mikrofon to ściąga zamiast tego szumu, huku wiatru, który się tutaj zebrał i wieje, jakby mu za to płacili. A za dwa dni będzie ciepło, będzie 20 stopni w dzień, bezwiecznie prawie. Dlatego no tak, żałuję, że dzisiaj przyjechałem, ale tak sobie zaplanowałem, że przyjadę, sprawdzę, jak te szczupaki tu biorą, czy już biorą. Nie wiem, czy wytrzymam, bo jak jest wiatr, to jest też od razu zimno, bo wiatr przeszywa ubranie, będzie trudno tutaj wytrzymać. Ciekawe, czy coś dzisiaj złowi. Jak kamera była wyłączona, to miałem jedno puknięcie, aż się ucieszyłem. Ale to było tylko puknięcie. Najprawdopodobniej szczupakowe. Ale niestety nie było to takie branie, które mogłem zaciąć. To był tylko kontakt z rybą. Coś, na co czasami czekamy bardzo długo. Ale ja już tu złowiłem dzisiaj. No. Złowiłem taką małżę. Takiej wielkości małże tutaj rosną. Tak duże. Specjalnie ją zostawiłem, żeby nawiązać do jej wielkości. Powiedzieć o jednej rzeczy. Skoro rośnie tak duża małża, to znaczy, że zbiornik jest żyzny. To znaczy, że inne stworzenia, w tym ryby, także mogą urosnąć tutaj do dużych rozmiarów. Pod warunkiem, że będą żyć, że ich ktoś wcześniej nie wyciągnie i nie zabierze ze sobą. Ta małża nie była największą, jaką tutaj spotkałem. Widywałem większe. To tak nawiązanie do tego suma, którego złowiłem właśnie na tym zbiorniku. No bo skoro takie małże są, to i sumy. Skoro sumy, małże, to i karpie. No karpie w tym roku łowiłem bardzo małe na tym zbiorniku. Nie udało mi się złowić większego. Ale na przyszły rok, słuchajcie, jest sposób, jest patent, jest pomysł i są narzędzia do tego, aby połowić tu zupełnie inaczej i mieć szansę na dużego cyprinosa. A to w przyszłym roku, już teraz jest za późno, już się nie da, bo na każdej dzikiej wodzie to zawsze trzeba troszkę czasu poświęcić na nęcenie, a nie wiadomo, ile tego czasu zostało, bo już jest październik, to zaraz może się ta pogoda zmienić diametralnie i szkoda tylko roboty. Teraz już właściwie trzeba się nastawić na spinning, nie bawić się z rybami spokojnego żeru. Trzeba próbować łowić drapieżniki. Ten wiatr jest chyba troszkę tu za mocny dzisiaj, bo zbiornik jest płytki i prawdę mówiąc troszkę zamulony. Nie ma nie mocno, ale troszkę. Przy takim wietrze woda się tu kotłuje strasznie. I ona tak piaskiem sypie w oczy szczupakom. Szczupaki tego nie lubią. Pewnie dlatego przy takim wietrze nie biorą. Ja się uśmiałem, bo przed chwilą mówiłem o
wielkości żyjątek, które tu żyją, wielkości ryb i małż. Oto proszę, jedna z mniejszych okazów tego gatunku. Próbujemy ją tak czepić, niech sobie rośnie. Wiatr to moje rzucanie niewygodne. No i tak jak mówię, płytki zbiornik, strasznie zmącona woda. Myślę, że szczupaki nie będą chętnie przy aż tak dużym wietrze brały tutaj. Aczkolwiek ta teoria może za chwilę zostać obalona. Jak większość wędkarskich teorii. Jestem ciekawy, czy cokolwiek słychać tutaj z tego, co mówię do was. Czy ten wiatr jest na tyle znośny, a te moje środki, które zastosowałem do tego, aby go wyciszyć, na tyle wystarczające, aby ten film mógł się jeszcze ukazać, bo jeśli będzie kiepska jakość dźwięku, no to przecież nie puszczę tego. Nie, to nic nie było. Trudno się dzisiaj nagrywa, bo nie ma jak ustawić kamery. Można by było ją ustawić tu obok kładki w wodzie, ale przy tym wietrze się boję, że on ją po prostu przewróci. Przewróci mi statyw. Tak jak jest przy mnie, to jednak jest bezpieczniejsza. Chyba, że sam zawadzę o ten sprzęt, ale staram się bardzo. Jakoś tego nie zrobić. Ciekawe, czy się uda złowić szczupaka. Pytanie jest jedno, najważniejsze, zasadnicze. Jak długo uda mi się przy tym wietrze wytrzymać? Coś tam mam na wędce. Pewnie kolejna małża, bo nie czuję żadnej walki. Coś holuje. Zaraz wam pokażę. Tak. Jest tych małży tu od groma. Od groma i ciut. Też się uparłem na tą algę, ale chyba dobrze, że właśnie ją wziąłem dzisiaj. Bo pod ten wiatr rzucanie czymś lżejszym byłoby naprawdę trudne. Prawie niewykonalne. No tak, przynajmniej... O, poplątała się skubana. Tak przynajmniej, no chociaż mogę trochę pozarzucać, nie osiągam dalekich rzutów, dalekich odległości, ale prawdę mówiąc, szczupak też bierze w samym brzegu, nieraz pod samą wędką, prawda? Chciałbym wam pokazać branie i holowanie ryby na żywole. Nie wiem, czy to się dzisiaj uda. Za chwilę wyłączę kamerę. Odstawię ją sobie, żeby mi tu nie przeszkadzała. Jeszcze podziałam, więc
złowię szczupaka, to wam go pokażę. Jak nie złowię, to, to film się zakończy inaczej. Jakoś tam. No ale dobra, jeszcze powiedz, trzy rzuty jesteście ze mną. Znowu coś się zaczepiło, to był zaczep, gdzieś tam od, na dnie coś leżało. Odstawię kamerę, bo mi tu jest niewygodnie z nią. Tylko mam problem z zarzucaniem, ale także z prowadzeniem przynęty. Wiosnę miałem fatalną, jeśli chodzi o szczupaki. Dwa pistolety, tylko dwa pistolety, wyobrażacie sobie? Także myślę, że jesienią się odkuje. Różne łowiska przede mną, nie tylko ten zalew. Także szansa na złowienie szczupaka zawsze będzie. Dobra, posyłamy jeszcze przynętę w małżową strefę. Plecionka idzie nad trzcinami. Udało się ją wyjąć. Przeszkadza mi ten statyw, przeszkadza mi ta kamera, rozłączam ją na razie. Jeszcze tu trochę zostanę. Jeszcze troszkę powalczę. A jeśli chodzi o ten film, no to zobaczymy co dalej. No nie, nie ma głupich. Nie ma głupich. Przy tym wietrze to ja dziękuję serdecznie. Co innego jest siedzieć w nocy w samochodzie z gruntówkami.
A co innego wystawiać się na ten wiatr, który tak wie, jakby miał za to dostać jakąś specjalną premię. Nie dam się tutaj przeziębić, nie dam się zainfekować niczym, bo tak, sezon spinningowy uważam za otwarty. Sezon spinningowy uważam za otwarty. Swój osobisty. O zdrowie trzeba będzie dbać, bo szczupaki czekają, sandacze czekają i trzeba te ryby skusić do brania. Trzeba się z nimi tutaj zabawić, pokazać im, kto jest ważniejszy. To się okaże pod koniec tego sezonu. Także nie, dzisiaj rezygnuję z tego spinningowania, bo naprawdę wiatr jest paskudny, jest kąśliwy, zimny, bo to takie wschodnie rosyjskie coś, więc znajdę sobie w domu coś ciekawszego do roboty, a tą wyprawę jeszcze będzie można powtórzyć, jeszcze będą tutaj ciepłe dni, jeszcze będzie fajnie. Ja lubię łowić w chłodne dni, nie cierpię upałów, natomiast wolę mróz niż takie właśnie wianie, takie sztormy. Nie wiem, czy już o tym mówiłem w tym filmie, bo sceny powtarzałem kilka razy przez ten wiatr. Ustawiałem kamerę tak, żeby ją odsłonić od tego wiatru. Być może już mówiłem, być może to się nie nagrało. Trochę się tak zniechęciłem też z drugiego powodu, bo nie tylko mnie ten wiatr przeszkadza, ale załóżmy, że szczupak no może nie jest do końca wzrokowcem, prawda? Bo bardziej mu informacje o przepływających rybach podaje jego linia boczna, ale ten zbiornik jest taki płytki dosyć. Przy tak mocnym wietrze ta woda podnosi drobinki z dna, to wszystko tam kurzy po oczach tym rybom, także przypuszczam, że dlatego też mogłem nie mieć brań, jeden tylko kontakt z rybą, tak mi się wydaje, że to była ryba. Także nie, dosyć gadania, dosyć kombinowania, następnym razem na ryby z Markiem to chyba będzie jeszcze powrót do lata. A potem już będzie spinning, jeszcze raz spinning. Na różnych jeziorach, różnymi przenętami. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Oby pogoda dopisała, to będą też fajne filmy.